Lublin miastem bez dewiacji! Lublin miastem bez dewiacji! Witam Państwa na dzisiejszej konferencji Ruchu Narodowego. Wyrażamy swój protest przeciwko bluźnierczemu festiwalowi filmów LGBT. Jesteśmy przeciwko propagowaniu wszelkiego rodzaju zboczeń. Czytam teraz oświadczenie Sztabu Wojewódzkiego Ruchu Narodowego. Z oburzeniem i niesmakiem przyjęliśmy informację, że w dniach 15-21 kwietnia 2015 roku w Centrum Kultury w Lublinie planowana jest organizacja skandalicznej imprezy pod nazwą LGBT Film Festival, która, jak reklamują wydarzenie organizatorzy, jest największym świętem kina LGBT w kraju. Organizację tego typu wydarzenia uważamy za kolejną odsłonę nasilającej się homopropagandy, której celem jest podważenie i destrukcja tradycyjnego modelu rodziny. Narastanie tego zjawiska może w dłuższym okresie okazać się niezwykle niebezpieczne, ponieważ grozi zachwianiem całej struktury społecznej, której spoistość jest warunkiem stabilności państwa. Zwłaszcza w obecnych niepewnych czasach, powinno nam szczególnie zależeć na powstrzymaniu postępującej degrengolady wewnątrz społeczeństwa. Dodatkowo oburzający jest fakt, że tego typu skandalizujące wydarzenie ma odbyć się w miejskiej placówce kultury finansowanej z pieniędzy podatnika. Czy władze miasta nadzorujące Centrum Kultury nie widzą nic niestosownego w trwonieniu środków publicznych na tak obrazoburcze wydarzenie? Czy prezydent Krzysztof Żuk, podpisując się swoim nazwiskiem pod promocją dewiacji, chce być z nimi kojarzony na równi ze środowiskami skupionymi wokół tandetnego skandalisty Janusza Palikota? Nie jest tajemnicą, że to środowisko dzięki protekcji niesławnego posła Zbigniewa zyskało przemożny wpływ na tzw. kulturę lubelską. Co poświadcza znany cytat Janusza Oplińskiego, zastępcy dyrektora Centrum Kultury w Lublinie, z rozmowy z Gazetą Wyborczą w 2014 roku. Palikot zbudował wokół siebie całą generację ludzi, którzy nadal sprawują w Lublinie władzę, dbają o to, by na lubelską kulturę szły ogromne nakłady finansowe. Po zeszłorocznej próbie wystawienia bluźnierczego pseudo-spektaklu Kolkota Piknik jest to kolejny przykład wykorzystywania miejskich instytucji do promocji ekstremistycznej lewicowej ideologii, na co nie może być zgody. Domagamy się natychmiastowego odwołania LGBT Film Festival i dymisji dyrektora Centrum Kultury Aleksandra Szpechta, a także zastępcy dyrektora do spraw artystycznych Janusza Opryńskiego. Nie ma pomysłu na rządzenie miastem i zaspokajanie apetytów finansowych skrajnych środowisk, które się zagnieździły także w Centrum Kultury. Przypomnę, że kiedyś tutaj był klub Hades przez wiele lat. Bardzo potrzebna placówka, że tak powiem, rozrywkowo-kulturalna, miejsce spotkań wielu pokoleń Lublina. Pod pretekstem remontu wyrzucono klub Hades, który już nie istnieje. Natomiast tutaj mamy przykład z takim właśnie zagnieżdżeniem się takich inicjatyw, które wywołują skandale. Bo gdyby jeszcze utrzymywały się, powiedzmy, z biletów, to byśmy nie mieli większych zastrzeżeń, ale jest to finansowane nie tylko ze środków publicznych, ale także przez rozmaite międzynarodówki zainteresowane w propagandzie tego typu zjawisk, jak to, co się nazywa LGBT. Także ja wyrażam swoje zaniepokojenie tym, że obecne władze Lublina trwonią grosz publiczny na zbędne i szkodliwe bzdury. Dziś rusza skandaliczny festiwal promocji sodomii w lubelskim Centrum Kultury. Centrum Kultury, które jest dotowane z pieniędzy państwowych, z naszych pieniędzy. Dotowane jest, by promować kulturę. Ale jaką kulturę? To kultura dewiacji i zboczeń. Program tego przedsięwzięcia w dużym cudzysłowie festiwalu dotyka problemów, które według wszelkiej maści lewactwa są dzisiaj najważniejsze na świecie. Jak na przykład życie homoseksualne młodzieży w Rosji. Jedno jest pewne, szanowni państwo, wywalanie spraw łóżkowych, jakie tutaj ma miejsce, homoseksualizmu, praw mniejszości seksualnych, to jest polityczna nienormalność. Dziś lewicowe środowiska wykorzystują kulturę do prowadzenia polityki. Tutaj mamy wyrazisty tego przykład. Jest prowadzona regularna promocja homoseksualizmu, transseksualizmu, biseksualizmu, fiseksualizmu, czego tam nie ma. Dlatego dziś stanowczo w imieniu Ruchu Narodowego domagamy się odwołania tego obrazoburczego festiwalu, który godzi i urąga w honor naszego miasta. I tak dalej. Dlaczego tego typu środowiska robią coś, co jest dziwne? Dlaczego ma się odbywać w ogóle festiwal tego typu pseudosztuki? No
ale dlaczego też ma się odbywać w miejscu, jest miejscem, tak jak powiedziałem, powinno być krzewieniem kultury. Organizatorzy twierdzą oczywiście, że to nie Centrum Kultury jest organizatorem tego festiwalu, że oni tylko wynajmują to miejsce, ale pytanie jest proste. Czy Państwo wiedzą, ten gmach został postawiony jako co? Jako klasztor sióstr wizytek, sióstr Brygidek, jako miejsce, które służyło kontemplacji, służyło modlitwie. W tej chwili, można powiedzieć, służy czemuś odwrotnemu do tego, do czego zostało zbudowane. Kolejna rzecz jest taka, że mówi się, że tutaj służby miejskie, władze miasta nie mają nic z tym wspólnego, że nie mogą cenzurować sztuki. Ale jeżeli się przyjrzymy na statystyki, ile zbrodni pedofilskich jest popełnianych przez środowiska homoseksualne. Tutaj to jest właściwie tylko jedna, być może niewielka bitwa w wojnie, którą toczymy. Dzisiejszy świat nie jest normalny. Dochodzi do kolejnych zaprzeczeń wszelkiego zdrowego rozsądku. Sytuacja, w której dzisiaj papieża można nazwać chujem i to jest performance artystyczny, to jest wolność słowa w ten sposób wyrażana, jest dobre, nie jest w żaden sposób karane ani ścigane. Podobnie jak w piśmie francuskim z głosem z czego innego, pokazanie sceny aktu homoseksualnego Boga Ojca i Jezusa również nie jest w żaden sposób ścigane. To normalne nie jest. Natomiast powiedzenie o to jest wolność słowa, tam jest wszędzie wolność słowa, można w ten sposób się wyrażać. Natomiast gdy powiemy o zboczeńcu zboczeniec, to wtedy my jesteśmy nazywani homofobami, faszystami, ksenofobami. Jeżeli naturalnym jest seks mężczyzny i kobiety, to wszystko co jest inne, seks mężczyzny z mężczyzną, ojca z synem, ojca z córką, czy człowieka ze zwierzęciem, jest nienaturalny, jest nienormalny, jest zboczeniem.